Przepięknie się na nasze kolejne spotkanie. Akademia Pana Kleksa, premiera, wspaniała okazja, ale tam, jeżeli mnie wzrok nie mylił, to dojrzałem, Pani charakteryzację w tym niezwykłym projekcie jest dość upiorna. Bałem się, że dzieci się przestraszą. No, myślę, że tak może być, że mogą dzieci się bać, ale o to idzie. Szwarc charakter. Poproszę o dosłownie krótki opis Pani postaci, żebyśmy wiedzieli, kogo się nie bać. Właśnie dzisiaj ochrzciłam ją mianem ciotka, królowa ciotka, nie królowa matka, a królowa ciotka, o tak. Ponieważ jest siostrą króla wilkusów, który nie żyje, i ciotką jego następcy, obecnego w tej opowieści naszej króla wilkusów. Akademia Pana Kleksa to jest świat, który wielu osobom jest bardzo bliski, ale wcale nie wszystkim, bo niektórzy są starsi, niektórzy są zbyt młodzi. Dlaczego warto pójść do kina i poznać tę krainę, ten świat? No myślę, że to jest buszowanie w wyobraźni. To jest po prostu lot po krainie wyobraźni. To jest coś, co, kurczę, jest ważne, powinno być ważne. Niewątpliwie jest, nawet jeśli ktoś sobie z tego nie zdaje sprawy. Dla każdego, od początków żywota po zejście z tego świata. Wyobraźnia to są skrzydła nasze, człowiecze. No więc jeśli chcielibyśmy pofrunąć, to tylko wysoko i z Akademią Pana Kleksa. W Akademii Pana Kleksa oczywiście. To jest Akademia Pana Kleksa, ale ona jest, znaczy tu jest nazwana, ale myślę, że tę Akademię Pana Kleksa mamy wszędzie. Możemy takie znaleźć. Pozwolę sobie na jeden inny temat. Jest niezwykły czas, ponieważ na TikToku wszyscy bardzo mocno przeżywają to, jak wspaniałym filmem jest Nigdy w życiu. Nie wiem, czy Pani śledzi w ogóle to, jak wiele osób na przykład nagrywa filmy o tym, że ja dzisiaj jestem tą Judytą, która opuszcza korporację, rzuca wielkie miasto i rusza po prostu po swoje marzenia. Naprawdę? Naprawdę. O kurczę, ja nie mam żadnego konta w żadnych mediach społecznościowych, więc nie mam zielonego pojęcia, co się tam dzieje. Ale na pewno rozumie Pani fenomen tego filmu. Ale to jest zaskakujące, ale powiem Panu, że mnie zaskoczyło kiedyś, jak robiliśmy... Cóż to było? Mieliśmy zdjęcia do Hejtera i pamiętam, że z młodą ekipą, która tam grała główne role, przemieszczaliśmy się z bazy na plan zdjęciowy i oni nagle zaczęli się przerzucać kwestiami z Nigdy w życiu. Zaczęli śpiewać piosenki. Ja wiem, Boże drogi, a Wy skąd to znacie? To jest kultowy film. Ja oglądałem tydzień temu. No kultowy dla Waszych rodziców, ale dla Was? No i okazuje się, że on ma jakieś kolejną swoją odsłonę w kolejnym pokoleniu. Wszyscy szukamy w internecie, gdzie legalnie zakupić. Nie wiem, kto ma do tego prawa, ale aktualnie nie można tego zrobić, więc apelujemy, żeby tak się stało, bo uwielbiamy wracać do Nigdy w życiu. Apelujemy, oczywiście.